tak jak konkursy zazwyczaj zmieniają życie, to na pewno też ten konkurs jednak miał rezonans, myślę, i w Polsce, i za granicą, i jakby ta taka strona, powiedzmy, jakiejś tam kariery nabrała tempa. Miałem dużo okazji, żeby zbierać nowe doświadczenie z instrumentami, no bo czysto logistycznie zagrać taki koncert to nie jest prosta sprawa i zawsze, żeby przed konkursem gdzieś występować, to zazwyczaj było takimi własnymi siłami i siłą takiej pasji. A po konkursie dostałem wiele, wiele zaproszeń i mogłem grać na różnych fortepianach i tak naprawdę zbierać właśnie dodatkowego doświadczenia, żeby poznawać więcej tych innych instrumentów i to w takiej koncertowej formie, bo to jest jednak coś innego. Moja rodzina nie jest muzyczna. Mama grała na pianinie trochę i dlatego było w domu pianino. Nie było tak, że jest rodzina muzyków, że muszę grać i ktoś mnie z rodziców uczył. Nie. Powiedzmy, tak miękko wszedłem w muzyczny świat. W przedszkolu były takie przesłuchania, żeby zobaczyć, czy są jacyś potencjalni kandydaci, i tam mnie wyłowili. I to było w Lublinie. No, ja się urodziłem w Lublinie i tam zacząłem w szkole imienia Karola Lipińskiego uczyć się normalnie w pierwszej klasie podstawówki. Chciałem grać na organach, bo mi się to podobało, bo słyszałem gdzieś tam w kościele i mi się podobało, że to jest takie głośne, że to drży podłoga i tak dalej. No i powiedziałam, że okej, okay, chcę grać na organach, no ale mi wytłumaczyli, że muszę zacząć od czegoś mniejszego, więc ten fortepian, no i potem tak zostało. Potem pojawiły się nowe wrażenia jakieś i już nie chciałem zmieniać. Do Warszawy się przeniosłem w czasach gimnazjalnych, żeby się uczyć u pani profesor Iryny Rumiancewej-Dabrowski. To był taki dla mnie przeskok duży, bo musiałem się przenieść do bursy, się trochę usamodzielnić. Wiedziałem, po co jadę, do kogo, więc jakiś tam miałem cel w tym wszystkim i się to jakoś, myślę, dobrze udało ostatecznie. Będąc jeszcze w Lublinie, jeździłem na różne kursy i miałem kontakt już z różnymi innymi profesorami też, no i takie głosy, żeby się dalej rozwijać, żeby się gdzieś przenieść do innej szkoły, do innego profesora się pojawiały, więc ja gdzieś tam miałem taką świadomość pomału, że to trzeba będzie zrobić. Bałem się na początku, tak, coś tam pamiętam, ale to szybko mija. No, dziękuję. Naprawdę. Potem porozmawiamy. A ty już masz fortepian w domu? Gratuluję. Uj, ty moja umiejętność. Piękne. To była muzyka, ponieważ może wszyscy zmęczenia od tego szybkiego grania, no wszystko doskonale i wszystko jednakowo, a to była muzyka. Jednym z takich kontaktów, które jeszcze w czasach szkolnych nawiązałem, były różne kontakty ze szkołą rosyjską. No chociażby profesor Rumiancewa też jakby tą szkołę reprezentuje poniekąd. Spotkałem i Wiktora Mierżanowa, i Tatianę Szebanową. Miałem to szczęście ich poznać. Ale również pierwsze takie kontakty z historycznymi fortepianami się pojawiły i między innymi właśnie pierwsze takie kontakty to były właśnie z Aleksiejem Lubimowem. Więc jak przyszedł moment decyzji o studiach, to no, miałem różne pomysły i chciałem też jechać, chciałem zostać w Europie. Z drugiej strony wiedziałem, że takie osobowości jak Lubimow, no, to jest coś niepowtarzalnego. Jak się pojawiła taka możliwość, że mnie przyjmie do klasy, to wiedziałem, że warto, mimo że znowu duży skok, dużo
głębsza woda. Wtedy się naprawdę już bałem, jak to wyszło, że jednak tam jadę, bo to i kulturowo, i finansowo, i językowo, no wszystko się różni. Ostatecznie trafiłem do Moskwy i mogę powiedzieć, że to było, że warto było po tych 5 latach studiów tam, to mogę stwierdzić, że to było no coś, co ciężko porównać do naszych uczelni, czy w ogóle, jeśli chodzi o klimat, do Zachodu też. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jak miałem chyba 10 lat, byłem na konkursie w Pradze i tam nic nie zdobyłem, nie przeszedłem do następnego etapu, ale dzięki temu miałem więcej czasu na inne, że tak powiem, około konkursowe atrakcje, że tak powiem. Jedną z nich była właśnie prezentacja klawesyna i fortepianu i prowadził ją taki czeski budowniczy klawesynów Petr Szefl, ale skończyło się tak, że po tym wszystkim zostaliśmy dłużej. To się przerodziło w taką kilkugodzinną lekcję tak naprawdę na takim fortepianie mozartowskim, na oryginalnym instrumencie, który notabene grał w filmie Amadeusz. No to był taki pierwszy z grubej rury, brzydko powiem, takie spotkanie od razu kilkugodzinne, gdzie od razu się zacząłem tak jakby wgrywać w to. I te utworki, które tam miałem przygotowane na konkurs, między innymi pamiętam sonatę Facile, zaczynały zupełnie inaczej brzmieć. Ja to sam słyszałem, że to jest coś innego, ale no ten element takiej frajdy i tego, że wow, nagle utwór brzmi ciekawiej dla mnie i nie trzeba się nawet tak męczyć siłowo, prawda, i nagle klawiatura też jest lepsza dla mnie jako dziecka i tak dalej. I wiele tych elementów sprawiło, że nagle widzę, że to jest coś, ten sam utwór, ale inna muzyka, no. Decydując się na studia no, na wschodzie i też tak zagłębiając się w instrumenty historyczne, siłą woli trochę odpuściłem taką ścieżkę konkursową, powiedzmy standardową, żeby bardziej się skupić na innych rzeczach, a tutaj nagle taki konkurs trochę spadł mi z nieba właśnie w tym rejonie, w którym ja już tak działałem od paru lat. Please welcome Mr. Tomasz Ritter. Tak jak zazwyczaj jestem dosyć taki z dużą rezerwą do konkursów podchodzę, to tutaj miałem takie poczucie, że to jest coś dla mnie akurat, że trzeba spróbować. Powróciłem bardziej do romantycznej muzyki, bo studiując tam bardziej byłem skupiony na właśnie mozartowskim, klasycznym fortepianie i takim repertuarze. Również uczyłem się klawesynu wtedy, więc jakby od drugiej strony do tego Chopina mogłem z powrotem wrócić, ale właśnie nie idąc od współczesnego, tylko trochę z drugiej strony. Fortepianów historycznych jest też dużo i między sobą można wymieniać te różnice tak naprawdę. No, od strony budowy no to są przeważnie proste struny, krótszy dźwięk. Proste struny powodują inny rezonans, inne roznoszenie się dźwięków. Potem te proporcje między częściami klawiatury są zupełnie inne. No i potem to wpływa na szereg różnych rzeczy. Dla wykonawcy myślę, przede wszystkim ta praca z czasem i dźwiękiem i tym, jak szybko on znika, jest bardzo ważna, bo nagle i tempa, i balans, i rubata, wszystko działa inaczej.
To, co mi się też od razu podobało z miejsca, to jest to, że wszystko w nutach ma większy sens nagle. Dużo bardziej naturalne, dużo bardziej bezpośrednie i ta muzyka się robi żywa od razu na moich oczach czy uszach. Bez potrzeby jakiejś wielkiej filozofii, którą czasem, wydaje mi się, lubimy dorabiać potem, już tak komunikowo traktując te utwory. Bardzo panu dziękuję za koncert. Piękny przyszły konawiałam gęsią skórkę, naprawdę. Tutaj może być? To jest taki może złoty, gdzieś, więc na matowym. Tak. Grasz też? Gram, ale nie aż taki talent. To robota jest ciężka. Uczestnikom mogę życzyć tego, żeby się czuli jak najlepiej z instrumentami. Ważne jest, żeby wybrać dobrze instrument. Myślę, ten konkurs też jest wyjątkowy pod tym względem, że sam wybór wpływa na bardzo wiele. I w przypadku konkursu to jest to, że chcemy wybrać również, mamy z jednej strony jakieś ambicje artystyczno-historyczne, powiedzmy, a z drugiej strony też ważny jest jakiś komfort, więc ważne, żeby poszukać jakichś takich punktów wspólnych tego i wybierać instrumenty, które z jednej strony mogą być wyzwaniem, ale z drugiej strony wiesz, że będziesz się dobrze w tym czuł, bo ostatecznie chodzi o to, żeby się uwolnić od spraw technicznych i grać po prostu z wyobraźnią. Atmosfera, tak jak na pierwszym konkursie, powinna być świetna, publiczność była wspaniała i jakby dla mnie osobiście to było coś bardzo niosącego takiego i motywującego, więc sama przyjemność już potem na scenie.